Kochani, jak wszyscy wiemy, świat od kilku miesięcy, my jako kraj od kilku tygodni zmagamy się z problemem pandemii dotyczącym koronawirusa. I wbrew pozorom jest to bardzo poważna sprawa. Mówię to teraz do Was też, żeby wszystkim uzmysłowić powagę tej sytuacji. Dzisiaj mam informację, że Chiny, gdzie to się zaczęło, poradziły sobie z tym problemem, bo od dwóch dób nie ma tam żadnych zachorowań, ale popatrzcie, ile to trwało, prawie 4 miesiące. To pokazuje, że jeżeli chodzi o Europę, która dzisiaj jest takim centrum tych zachorowań, to też może potrwać przynajmniej kilka miesięcy. Myślę, że przed nami są najtrudniejsze tygodnie, gdzie ta fala zachorowań, osób będących w kwarantannie, będzie rosła. I też nie mówię tego, żeby kogoś wystraszyć, tylko uważam, że każdemu z nas należy się rzetelna informacja i mówienie prawdy. Więc w tej sytuacji po pierwsze musimy mieć świadomość tego, jak dużo zależy od nas samych w zwalczaniu tej pandemii. Czyli kwestia izolowania się, nie lekceważenia pewnych podstawowych zasad higieny. Musimy to naprawdę bardzo mocno wziąć, każdy z nas, do samego siebie i tą higienę zachowywać. Jeżeli ktoś w wolnym czasie oczywiście, bo każdy z nas ma swoją pracę i swoje obowiązki i musi je wykonywać, ale w tym wolnym czasie ograniczmy w maksymalnym stopniu kwestie kontaktów z innymi ludźmi. To nie znaczy też, że nie można wychodzić na spacery, bo jest to możliwe, tyle że mijajmy swoich współspacerowiczów w pewnej odległości. Nie witajmy się z bliska. Bodajże wczoraj telewizja pokazała sytuację, gdzie zrobiło się trochę ciepło w niektórych miastach i ludzie tłumnie wylegli na tereny zielone, bawiąc się, paląc ogniska, piekąc kiełbaski. To jest jak najbardziej niewskazane zachowanie. Nie zachęcam, a wręcz odradzam tego typu zachowania, tym bardziej, że prawdopodobnie za kilka, być może kilkanaście dni będzie naprawdę ciepło i pogoda będzie zachęcała do wychodzenia. Wychodźmy, ale róbmy to w odosobnieniu, nie gremialnie. Tu szczególny apel też do dzieciaków i do młodzieży, bo oni już parę ładnych dni przebywają w domach, chociaż nie wszyscy, niektórzy też gdzieś tam się spotykają. Nie róbcie tego. To jest dla zdrowia waszego, dla waszego dobra, waszych rodzin, waszych najbliższych. To jest naprawdę zachowanie niewskazane, pomimo tego, że mam świadomość, jak trudno. Tym bardziej, że moim zdaniem ten okres przerwy w szkołach, żłobkach i przedszkolach nie skończy się 25 i wszystko wskazuje na to, że będzie przedłużony. Przed nami, moim zdaniem, kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy jakby takich trudności związanych z codziennym funkcjonowaniem. Ale też chciałbym zachęcić wszystkich do tego, żeby zwracać uwagę oczywiście na swoje rodziny, swoich najbliższych, ale też na swoje otoczenie, czasami zupełnie obcych ludzi. Jeżeli potrzebują pomocy, wsparcia, zrobienia zakupów chociażby, czy zakupu leków, starajmy się im pomóc, też zachowując odpowiednie środki ostrożności. My mamy uruchomione telefony w opiece społecznej, gdzie każdy, kto nie może być zaopatrzony przez bliższych czy dalszych znajomych, może poprosić o zrobienie zakupów. Tam są pracownicy opieki społecznej, ale też jest nasza straż miejska, nasi strażacy ochotnicy, którzy są w takich sytuacjach do niesienia pomocy. Te telefony i te kontakty są na naszych stronach internetowych. Proszę się z tym zapoznać. Jeżeli jest taka potrzeba, proszę dzwonić. Ale też chciałbym trochę optymizmu wlać w nasze serca, bo to, że są dzisiaj trudne chwile, my je przeżywamy, to nie znaczy, że to będzie trwało wiecznie. To minie i to przejdzie, ale od nas samych zależy, jak szybko. Jeżeli będziemy odpowiedzialni, zdyscyplinowani i solidarni, to będzie to trwało trochę krócej. Chcę też Wam uzmysłowić, że my jako gmina, ja jako burmistrz nie mam wiedzy formalnej na temat tego, na przykład ile osób w naszej gminie zachorowało czy zachoruje, albo ile osób jest w kwarantannie.
Ten system, który został stworzony, przepływu informacji niestety nie obejmuje burmistrza. O tym wie sanepid, policja, opieka społeczna. Ale z tych informacji, które mam, które też płyną z mediów, no wiemy na dzień dzisiejszy, że w naszym powiecie jest jedna osoba chora, która przebywa w szpitalu. W naszej gminie oficjalnie przynajmniej jest 5 osób objętych kwarantanną. Tych osób będzie nam przybywało. Miejmy tego świadomość. Ponieważ ludzie też wracają z zagranicy i kolejne osoby będą tej kwarantannie poddawane. Ale proszę się tego nie bać. Powtarzam jeszcze raz. Jeżeli zachowamy odpowiedni reżim i środki ostrożności, to nic nam nie grozi i myślę, że te trudne czasy w dobrym zdrowiu przeżyjemy i wszystko będzie w najbliższej przyszłości dobrze. Chcę tylko też powiedzieć, że każdy mieszkaniec, każdy z Was, jeżeli będzie tylko tego potrzebował, nie otrzyma wsparcia od swoich najbliższych sąsiadów, może liczyć na wszystkie służby, które w naszej gminie funkcjonują. Mój numer telefonu, oprócz tych alarmowych, takich bezpośrednich, jest też do Waszej dyspozycji. Zachęcam do kontaktu. Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. Dziękuję bardzo.